Hej, dzisiaj mam gościa specjalnego i jest ze mną moja najmłodsza ukochana siostrzyczka, niedobra gadzina, żartuję oczywiście. Fantastycznie robi makijaże, w przeciwieństwie do mnie zna się na tym. Ja mam inną technikę, jestem staromodna, dziewczyna ma naprawdę fach w ręku i dzisiaj skupimy się na oczach i na konturowanie, ale to jest na drugim filmiku. Tak, po prostu nagramy jeden filmik, więc będzie cały makijaż, będą zrobione oczy i będzie konturowanie, ale wy zobaczycie to w dwóch osobnych filmikach, także po prostu zapraszamy. Zaczynamy dzisiaj od oczu i myślę, że ten właśnie oto filmik pokaże się pierwszy, a może drugi, jeszcze zobaczymy. Przechodzimy. Zapraszamy. Zaczynamy. Dobrze, czyli tak. Pierw trzeba dać najlepiej nakonturować oczy. Ustawimy troszeczkę. To nie jest takie proste. Chyba będzie się... Dobrze, skupmy się. Czyli trzeba nawilżyć oczy, żeby lepiej się blendowało i żeby po prostu ten efekt końcowy był lepszy. Czy tak będzie ci wygodnie? No tak. Masz duże powieki, to dobrze. Myślę, że to przez brak brwi. Mam wysoko zrobione te brwi. Ale tak, niektórzy ludzie mają małe powieki, ja znowu mam opadającą, więc może być ci ciężko. Z tego względu, ty też masz po nas, w sensie no. Też masz opadającą pomimo młodego wieku. Czasami wiek nie ma tutaj roli, nie gra roli. Teraz trzeba dać cień w kolorze cery, żeby lepiej było blendować. I żeby był lepszy efekt, tego nawilżyliśmy oczy. Widzicie, jaka specjalistka? Ja na przykład tego nie wiem. Żeby blendować, pierw trzeba zrobić tak, żeby tutaj było najjaśniejszy odcień, później coraz ciemniejszy i coraz ciemniejszy, żeby było widać, że po prostu nie byłoby widać tej, jak to się nazywa, tej linii pomiędzy cieniami. To będzie wyglądać jak to by był jeden. Czyli troszkę dajemy ciemniejszy, ale nie za ciemny. Tutaj wszędzie. Można tutaj wyjść, bo i tak później będziemy zmazywać to. Dlatego robię zawsze oczy pierw. Bo później można zrobić taki, jakby był eyeliner. Ja będę tutaj sobie spoglądała na lusterko. Może się czegoś od młodej nauczę. A wy razem ze mną. Mam nadzieję, że spodoba wam się filmik. Dobrze go przyjmiecie i będziemy mogły z Darią wykonywać więcej tego typu makijażu. Jeżeli macie jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć, to śmiało piszcie. Co w tym momencie robimy? Teraz bardziej ciemniejszy odcień, ale nie za ciemny. Aha, czyli taki stonowany, o jeden ton ciemniejszy i w dół idzie, tak? Tak.
czyli odwrotność tego, co można było powiedzieć, zawsze większość ludzi robi. Ten makijaż powinien być widoczny, ale nie od razu. Tylko troszkę musi być. Aha. Czyli po prostu blendujemy. Blendowanie jest najważniejsze, ale jeśli ktoś nie lubi blendować, to właśnie od nich zależy. Dokładnie. W makijażu nie ma co narzucać jakichś perspektyw. Każdy ma swój jakiś typ i robi to, co lubi. Dlatego fajnie jest, że mogę gościć tu na kanale moją siostrę. Zobaczycie różne makijaże, naprawdę różne. Będziemy chciały również wykonać coś prawdopodobnie na Halloween. Mrocznego, może nam się uda. Chociaż nie wiem, próbowałaś artystycznego makijażu? Kiedyko? A nie pamiętasz w tamtym roku? Mówiliście wszyscy wow. Aha, było no. Zobaczymy. Może coś się właśnie ukaże. Oczywiście w zależności jak czas na to on nam pozwoli. Teraz dajemy bardziej tutaj, żeby po prostu wypełnić tą pustkę. Mhm. A jaki to jest kolor? Ciemniejszy jeszcze, najciemniejszy? To jest jeszcze jasny, żeby po prostu wypełnić to. Okay. Później będziemy dodawać na to wszystko ciemniejsze kolory. Ja lubię zawsze też dodawać pomarańczowy. Wiem, że pomarańczowy dodawać na smokie jaj nie jest, ale w ogóle nie widać później tą pomarańcz. Tylko po prostu ten brąz będzie bardziej... To może tak się odwrócę, żeby było widać bardziej. Też kiedyś jak ktoś mi mówił wejść pomarańczowym, jak oglądałam też, to nie wiem, czy chciałam się śmiać, czy nie, ale... No tak, no bo kolor pomarańczy nie kojarzy się z fajnym makijażem, raczej bardziej dla fanu, dla zabawy. Ale zobaczymy. Zawsze można się nauczyć jakiejś nowej techniki i później wykorzystywać to. I najlepiej trzymać pędzelki zawsze tu, z tyłu. Czekaj, nie widać. Dobra, tutaj, nie tutaj. Bo wtedy jak robisz tak, to po prostu ten kolor nie będzie aż taki dramatyczny, tylko to będzie dobrze się blendowało. Mhm. Czyli widzisz, sztuka trzymania również ma tutaj jakieś znaczenie, tak? Tak, bo jeśli za blisko jest i trzymasz za bardzo, to wtedy nie będziesz blendować, tylko po prostu... Rozcierać. Właśnie. Będziemy próbować. Co się nauczę, będziemy próbować. Będą również makijaże, które będę sama wykonywała. I będą również makijaże, na których będę tylko i wyłącznie modelką. Mam nadzieję, że oba przyjmiecie... Z uśmiechem. Nie mówię tutaj o nabijaniu, tylko o mile spędzonym czasie. Teraz możemy dawać troszkę ciemniejsze odcienie, ponieważ już ta baza blendowania już jest zrobiona. Ale nie, że od razu ciemniejsze, tylko po prostu ciemniejsze troszkę. Bardziej w tych kącikach dawać. I do góry bardziej ciągnąć. Wszędzie. Można tutaj wychodzić też, ponieważ będziemy potem to zmazywać chusteczką mokrą. Więc nie ma problemu z tym, że uczymy się i rozmazujemy ten makijaż na boki, bo później będą poprawki. Także kochani, widzicie, można się nauczyć czegoś naprawdę od młodszych. Drugie.
Kamera stoi na statywie i nagrywamy w domowych warunkach, więc musicie nam wybaczyć, że jakość filmów jest taka, jaka jest. Mam nadzieję, że lubicie tego typu filmiki. Można też blendować palcami. Palcami. Znaczy ja czasami wolę palcami niż, bo czasami lepiej działają niż jakiekolwiek pędzelki. Bardzo ładnie to wygląda, muszę przyznać. Przybliżę się, żeby było lepiej to zobaczyć. Potem wszystko będziemy jeszcze próbować, znaczy poprawiać. W jak długim czasie jesteś w stanie wykonać taki makijaż samego oka? Skupmy się teraz na samym oku. Ile mniej więcej trwa, jeżeli robisz ten makijaż sobie? 10 minut. Wiadomo, że tutaj... Tak? No teraz brązowy bardziej tutaj. Właśnie, o to mi chodzi, żeby mówić od razu, co robimy. Inny kolor, tak? No, po prostu jakiś brązowy, taki nie za ciemny, nie za jasny, podobny do tych bardziej. Tylko tutaj na sam dół, żebyśmy nie dawali tutaj do góry. Teraz drugie oko. Po prostu wykonujemy tak. Po prostu dajemy. Nie musimy się martwić, bo to jest po prostu... dole. Jeszcze raz powiesz po prostu. Dzisiejszy filmik sponsoruje słowo po prostu. Nawet ten. Nie zwracam na to uwagi. No oczywiście. A ja po prostu chciałam, żeby było trochę śmiesznie. Nie no. O, szalejemy. Szalejemy. Z pędzelkami. Naprawdę masz bardzo fajną paletę i chyba będę poszukiwała takiej palety i zobaczymy. Znaczy no, z Niemczech. Teraz bierzemy właśnie taki pędzelek, żeby rozmazywać wszystkie to u góry. Blendowanie jest ważne. W tym przypadku oczywiście, w tym makijażu. Ogólnie jest ważne, ale nie każdy stosuje tą technikę i to jest kwestia waszego gustu. I teraz możemy już do ciemniejszych bardzo. Tylko ja jeszcze nie jestem zapoznana z twoimi kolorami, tyle masz kolorów, że... No właśnie, mam kosmetyków, a nie ze wszystkiego korzystam. Teraz użyjemy bardziej ciemniejszego brązu. Tutaj wypełnić wszystkie zniszczenia, znaczy tutaj powiekę. Można dać palcem. Znaczy można ten wypełnić makijaż gdzieś dwoma cieniami, ale nie będzie ten sam efekt. Dlatego ja zawsze tak dużo robię, dużo daję. Ale to jest taki makijaż czy na co dzień. Nie wiem, czy ktoś się maluje tak na co dzień. Ja lubię mocne makijaże. Mocno podkreślone oko na co dzień. Nie jest to dla mnie żaden problem. Teraz ciemniejszy brąz. Coraz ciemniej robimy teraz. Więc jak powiem, że będzie jaśniej, to po prostu powiem. A tak to ściemniamy.
Pełne skupienie. Cisza na planie. Tak jak Daria wspomniała, dodajemy teraz kolejnych kolorów. Co ja lubię robić? Później jak zrobimy bardziej ciemniejsze cienie, ale nie czarne jeszcze, to ja lubię tutaj teraz później wypełnić tą powiekę jasnym kolorem i później po prostu pracować z tym, że jaśniej, ciemniej później dodamy cienie. Dobrze. Czyli dzisiaj jaki ci by dodać? Pierw możemy dać biały, znaczy to nie jest biały, to jest taki bardzo kremowy. Ale jest bardzo ładny, żeby po prostu i na całą powiekę tutaj, żeby na, gdzieś w połowie tutaj, tutaj będzie połowa ciemniejszego i tutaj bardziej będzie już zblendowało się samo do jasnego. To wszędzie dajemy jaśniejszy. Bo właśnie ja lubię robić cienie pierw przed podkładem, bo później makijaż będzie tutaj na dole i żeby ten, bo było na przykład konturowanie już albo coś, to już by się rozmazało. Później by wyglądało, nie wiem. Nieestetycznie, dokładnie. A w tym momencie zaczynamy pierw od... Oczu. Oczu, tak jest. Teraz możemy dodać tak na róż. Tutaj bardziej. Czy to jest taki róż? Brudny, no. Tak zwany. Ciemny, przybrudzony. To nie będzie widać, że to jest akurat właśnie taki róż, tylko po prostu to da odblask tego kremowego. Po prostu to, ten kremowy nie będzie się rzucał aż tak bardzo w oczy. I teraz lepiej wygląda niż jakbyś samemu dała kremowy. Później bardziej. Teraz możemy już zacząć od czarnego. Ale jak dajemy czarny, tak, to trzeba używać najlepiej dwóch pędzelków. Jeden pędzelek, żeby po prostu dać ten czarny, a drugim blendować. Aha, czyli nie robimy tego tym samym pędzelkiem. Do nakładania najlepiej jest taki właśnie z takim zakończeniem, żeby po prostu nie blendował się sam. Po prostu nałożymy troszkę tutaj po kącik, tylko troszkę. I możemy blendować małym pędzelkiem. Najlepiej małym, bo po co większym. I chcemy to na całe oko, tylko najbardziej tutaj już na dole. Możemy dodać jeszcze czarnego, żeby bardziej był ten efekt. I możemy znowu blendować tym małym pędzelkiem, co blendowaliśmy. Teraz drugi. I czynność powtarzamy, jak widzę, po prostu. Najpierw nakładamy. Później blendujemy już drugim pędzelkiem.
Znowu dokładamy i po raz kolejny blendujemy. Ja lubię robić dwa razy, bo za pierwszym po prostu taki lekki czarny wychodzi, a za drugim po prostu jest bardziej mocniejszy. Ale tak naprawdę to można ile się chce, zależy jak mocno chce się. Jaki odcień czarności chcemy uzyskać? No już prawie gotowe, tylko musimy tutaj zetrzeć zaraz. I co ja lubię dawać, to pod kąciki lubię dawać taki biel, czy taki tutaj właśnie. Lubię, bo ładnie to wygląda, po prostu rozjaśnia spojrzenie. I daje uwagę i po prostu makijaż wygląda na skończone. Czyli bierzemy później taką chusteczkę, wycieramy tu, co spadło i bierzemy tak bardziej i pod kącik i po prostu troszkę mocniej i tu i tak jakby było efekt, jakbyśmy zrobili taki eyeliner. Drugie oko zrobimy z bliska. Pierw przecieramy. I teraz pod kącik bardziej. Nie, czekaj. Teraz, bo nie było widać. Okej. Teraz bardziej pod kącik. I po prostu ścieramy to, co nam wypadło. I zrobiły się nam już kocie oczy. Teraz to brwi. No i nakładamy teraz maskarę. Pierw na górne części rzęs. Dokładnie. Szybko to robię. Ja lubię zawsze przy takich dawać sztuczne rzęsy, ale na co dzień to zwykła maskara wystarczy. No szczególnie, że ta maskara jest naprawdę dobra. Naprawdę dobra. Zobaczcie, robi efekt naprawdę długich sztucznych rzęs. I to był nałożony pierwszy raz. Wiadomo, przy kolejnych razach jest budowanie objętości. W zależności jak kto lubi. Oczy mamy już wytuszowane, jeżeli chodzi o górne, i na dolne używamy już czegoś innego. Z inną szczoteczką, żeby na fokus.